i ciekawego miasta. Także zapraszamy. Są z nami tutaj przedstawiciel inicjatora questu, Miejskiego Ośrodka Kultury, pan Tomasz Łuj. Przedstawiciel sponsora, pani Anna Tarocińska, dziękuję za ten. Jest z nami również komendant Straży Pożarnej, pan Piotr Maciejczyk. Mamy przedstawicielkę Starostwa Powiatowego, panią Małgorzatę Siemianowską. Oraz pan Krzysztof Szuska, który wdrożył i opracował nasze dzisiejsze questy. Dzień dobry Państwu. Przed siedzibą Powiatowej Straży Pożarnej w Policach odbywa się impreza, która tutaj wszystkich policjan chyba zaskoczyła, ponieważ jest to pierwszy raz. Rozmawiam z panią prezes, wiceprezes Grupy Azoty Police, Anną Tarocińską. Dzień dobry pani. Dzień dobry bardzo. Proszę nam powiedzieć coś na temat tego wydarzenia, bo wydaje się być bardzo interesujące, a z opisu widziałem, że to rzeczywiście może być coś, co i na przyszłość, i dzisiaj dużo policom radości może przysporzyć. Od 8 godziny jesteśmy już w akcji. Pierwsza stacja była w Zalesiu. Witamy dzisiaj przy naszej Powiatowej Straży Pożarnej. Questy, czyli pytania. Bardzo fajna inicjatywa pod wodzą pani Ani Rubaj z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Zwróciła się do nas, do Grupy Azoty, o wsparcie tego pomysłu i stwierdziliśmy po wielu analizach, że to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby jednak wyciągnąć tych ludzi na zewnątrz, żeby mogli się przejść, przejechać, pospacerować. Jest tam część zwiedzania sołectw, jest część zwiedzania Polic. No tutaj historycznie również możemy wspominać pana Maturę, który przygotowywał wsad do tego jednego z questów. No na pewno by tu dzisiaj był z nami. Na pewno by dzisiaj był i to jest też taki moment zadumy, żeby pokazać, że wspominamy ludzi, którzy bardzo aktywnie działali na rzecz Polic. Jako Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police chcieliśmy się wpisać w ten element. Tak jak tutaj dzisiaj możemy zaobserwować przy historycznym już helikopterze Straży Pożarnej mamy jeden z naszych z punktów informacyjnych. Tych punktów będzie więcej. Za chwilę udamy się do kolejnego naszego. Może coś więcej na temat tego, jaka to jest w ogóle impreza, o co w niej chodzi. Dlatego, zapraszamy do odwiedzenia, do odwiedzin strony www.questy.org.pl. To są punkty umiejscowione w całej Polsce, jest tysiące punktów, cała aplikacja, dzięki której możemy zwiedzać przeciekawe miejsca, znajdować punkty informacyjne o danych miejscach. Tak, tu mamy rodzinę z wspaniałym psem. Tak. Tak, tak, słuchamy dalej. Tak. Możemy odwiedzać przeciekawe miejsca. Jak ja rozmawiałam z panią Anią Rubaj na temat questów i tych punktów, które ona odwiedzała, to zachęcam serdecznie, ponieważ są miejsca, gdzie są same żaby na przykład i miejscowość tym się szczyci, ludzie przyjeżdżają, odwiedzają. Questy, czyli pytania. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i wygląda to tak, że uczestnicy tych questów przechodzą całą ścieżkę, odgadują pytania, później z różnych schematów, z różnych rebusów tworzy im się hasło do odgadnięcia finalnej zagadki i dzięki temu osoby dostają nagrody, dostają pieczątki. No a tu są, przyjechali dzisiaj fanatycy questów z całej Polski. Czekaliśmy też w Zalesiu na osoby, które albo przyjechały wczoraj i spały w hotelu w Policach, albo przyjeżdżały, wyjechały wczesnym porankiem, żeby tu do nas dojechać, żeby poczytać, posłuchać, pooglądać, zobaczyć nasze miasto Police. No i nieodzownym oczywiście elementem są Zakłady Chemiczne Police. No właśnie, i stąd jest nasza udział, aktywność. Wasz udział w tak, tym wszystkim. To jest nasza aktywność. Skąd pomysł zasponsorowania tego, no i wzięcia czynnego udziału w tym całym przedsięwzięciu?
Pierwszy krok to jest wniosek Miejskiego Ośrodka Kultury do nas o włączenie się do tej akcji. Mieliśmy kilka spotkań na ten temat, przeanalizowaliśmy i stwierdziliśmy, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa i wpisuje się w naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. I dlatego zdecydowaliśmy się być partnerem i sponsorem części wydarzenia. Tutaj są jakieś nagrody? Tak, oczywiście są nagrody. O nagrodach myślę, pani Ania Rubaj będzie w stanie więcej odpowiedzieć, ale dla tych uczestników, którzy odgadną wszystkie questy, wszystkie pytania, rozwiążą zagadki, według kolejności są przewidziane nagrody. Ja pani bardzo dziękuję za te informacje. Myślę, że w Policach ta impreza rozejdzie się jak najszerszym echem i będzie, ja tak myślę, być może powielana w przyszłych latach, w jakichś przyszłych okresach. Ja myślę, że jak najbardziej, ponieważ my tu też mamy zaangażowanie w sołectwa. I proszę zwrócić uwagę, jakie my mamy w gminie Police bardzo zaangażowane sołectwa. No, tego nie trzeba opowiadać. No tak. I tam mamy ścieżki rowerowe, więc po kolei będą też się miały okazję wykazać sołectwa, tak jak dzisiaj może się wykazać to, co się spotykamy tutaj, Police czy Zalesie ze swoim ośrodkiem TOE. Więcej nie przeszkadzam. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję.